Metoda termiczna polega na dokonywaniu codziennych pomiarów temperatury ciała kobiety rano przez około 5 minut przed wstaniem z łóżka o tej samej porze, tym samym termometrem, w pochwie, odbycie lub jamie ustnej i zapisywaniu otrzymywanych wyników, nanosząc je na wykres. W fazie folikularnej, występującej po miesiączce, temperatura utrzymuje się na poziomie 36,6 stopni Celsjusza. W dniu owulacji dochodzi do nagłego wzrostu temperatury o 0,5 stopnia Celsjusza, a następnie w fazie lutealnej temperatura znów utrzymuje się na stałym poziomie od 36,9 do 37,1 stopnia Celsjusza.